Aktywna biblioteka to radość, fajni ludzie, ciekawe znajomości. To biblioteka tętniąca życiem. Biblioteka, która się nie boi działać. Aktywna biblioteka to nasza biblioteka. Strzał w dziesiątkę, naprawdę, bo to jest coś, co pozwoliło bibliotekom, na przykład tak jak w mojej bibliotece, bibliotece z małej miejscowości zaistnieć. W środowisku bibliotekarskim mówiono, ktoś wreszcie pomyślał o małych wiejskich bibliotekach, które zazwyczaj były gdzieś pomijane. Warto, bo to jest zawsze dodatkowe źródło, raz zdobycia pieniędzy, dwa zdobycia doświadczenia, które później będzie procentować. No i wyjścia w środowisko i pokazania biblioteki w innym świetle. Zależy nam na naszej pracy i na tym, żeby to, co robimy, robić dobrze. My wszyscy chcemy, żeby tu się coś działo, żeby to było atrakcyjne miasto dla mieszkańców. Jeśli my coś zrobimy, to też będzie miało sens. Szukaj się sensu, bo nie jesteśmy tylko zjadaczami chleba. Start w tym konkursie pozwoli mi pisać kolejne projekty, bo uwierzyłam w to, że można i że warto. Trzeba próbować zawsze, trzeba po prostu sobie tą poprzeczkę trochę zawsze stawiać wyżej, żeby coś nowego wprowadzić i osiągnąć. Jeżeli ktoś spróbuje i się uda, to jak połknie tego bakcyla, to już potem będzie naprawdę łatwo. Myślę, że chyba po to robię, żeby nie było jakiejś monotonii, żeby się coś działo. Nie ma czasu na nudę, tylko cały czas jakieś szkolenie, wyjazdy, projekty, spotkania, wernisaże. Także cały czas w biegu, ja lubię takie życie w biegu i to mnie kręci. To ma mi sprawiać satysfakcję. Chcemy mieć ciekawą pracę. Jeżeli ja mam teraz mówić o sobie, to chcę, żeby ta biblioteka była takim przykładem tego, jak to można dobrze zrobić, żeby nam się chciało przychodzić do pracy. Teraz czuję po prostu, że to jest to, co chcę robić. Bardzo, bardzo mi się podoba. Ten program naprawdę pozwala rozwinąć skrzydła bibliotece, bibliotekarzom. No jesteśmy aktywni, działamy, robimy coś. To najfajniejsza rzecz, jaka mogła się przydarzyć w mojej pracy w bibliotece. To jest po prostu szansa, którą trzeba wykorzystać. Kto jeszcze nie aplikował do konkursu grantowego Aktywna Biblioteka, powinien to zrobić niezwłocznie. Pracujesz w bibliotece, to tam co, podajesz książki? Mówię, zdziwiłbyś się, naprawdę zdziwiłbyś się.